Parę lat temu obiecałem sobie i Wam, że już nie spojrzę na tego typu urządzenia, lecz niestety sytuacja uległa zmianie i nie chodzi o wzrost prawdopodobieństwa, że takie sprzęciory w najbliższym czasie mogą okazać się nam bardziej potrzebne, ale dlatego, że i w takich konstrukcjach upowszechniły się standardy oferujące tak zwane szybkie ładowanie. Zanim jednak przejdę do bohaterów tego odcinka, muszę wrócić do znanego z poprzednich sprzęciora i to nie dlatego, że jak Wam wspomniałem w filmie o aparacie fotograficznym, ten najpierw przytył z tęsknoty, by podczas realizacji ujęć do tego filmu magicznie schudnąć, a właściwym motywem jest napisana na obudowie mało rzucająca się w oczy informacja, pewnie za sprawą mandaryńskiego języka, że ten już 5-letni sprzęcior chyba a też wspiera ten standard, co szybko potwierdziłem jak... Jako, że jego wnętrze zostało już wcześniej odkryte, a stan akumulatora raczej nie sprzyja temu, abym z powrotem zakładał obudowę, to wykorzystam je do przypomnienia o tym, że powerbanki zawierają w sobie akumulator, najczęściej litowo-jonowy, oraz układ kontrolujący proces jego ładowania bądź rozładowywania, wsparty jedną lub kilkoma przetwornicami impulsowymi. Różnicę między starszymi rozwiązaniami a bohaterami tego odcinka ciężko będzie dostrzec gołym okiem, ale można się domyślić, że sprzęciory te wzbogacone zostały o dodatkowe rozwiązania pozwalające przepchnąć większe moce przez złącza USB zarówno podczas ich ładowania, jak i dostarczania energii podłączonemu do takiego sprzęciora urządzeniu. Nie chcę marnować Waszego czasu na szczegółowe wyjaśnianie, w jaki sposób jest to realizowane, a tylko wspomnę, że najczęściej urządzenia wspierające standardy szybkiego ładowania po uprzednim dogadaniu się za pomocą linii danych podbijają napięcie na pinach zasilania do 9, 12, a nawet 20 V, a widzom chcącym poznać więcej szczegółów na ten temat polecę odcinek poświęcony ładowarkom. Teraz przejdę do historii poszukiwania bohaterów tego odcinka, które z przymrużeniem oka zacząłem jeszcze w wakacje, ale tak na serio to wziąłem się za nie w grudniu, by z lekkim rozczarowaniem stwierdzić, że taniej to już niestety było, a teraz podobnie jak 5 lat temu, aby coś budżetowego dostać od polskich dostawców, Kazimierz Wielki niestety niewiele zdziała w pojedynkę, a patronat nad maksymalną stawką musi objąć Władysław Jagiełło. Z takim też założeniem wyruszyłem na łowy zarówno w sieci, jak i w supermarketach, by do dzisiejszego filmu upolować. O dziwo, jeszcze za bilet z Kazimierzem, taki poręczny sprzęcior marki Iniu o pojemności trochę większej niż 10 000 mAh, na który tak się napaliłem, że informacji o tym, że został z wystawy zabrany, nie zauważyłem. Kolejny według wartości był sprzęcior marki ISY, zakupiony za niecałe 65 zł w markecie, który kiedyś się reklamował, że nie jest dla idiotów. Minimalistyczna cegiełka dobrze znanej fotografom marki za niecałe 70 zł, w podobnej cenie w sfatygowanym przez oglądających klientów pudełku sprzęcior marki Platinet, tajemniczy, wielokolorowy, ale chyba pod warunkiem, że kupuje się czarny, za niemal 71 zł, który okazał się być innym wcieleniem Iniu, a według oferty miał być nowy. To już chyba rozumiem, dlaczego ten cukierek dołączyli do paczki. Solidny, metalowy i słusznej masy Topka za niecałe 80 zł oraz sprzęcior marki... Duda. O, dziękuję. Za niecałe 91 zł. Ponieważ wszystkie do tej pory pokazane sprzęciory powinny mieć wbudowane akumulatory o pojemności mniej więcej 10 000 mAh, to postanowiłem jako punkt odniesienia dołożyć do odcinka pokazany na samym początku Xiaomi, a już z zupełnie innej beczki i nie jako wisienkę, ale arbus na torcie, zakupioną 4 miesiące wcześniej i wtedy jeszcze mieszczącą się w maksymalnej kwocie cegłę, bijącą wszystkie pozostałe dwukrotnie pojemniejszym akumulatorem, a jest nią podstawa za 97,99 groszy, która w grudniu kosztowała tyle, by w styczniu
już tyle. Wszyscy nowi bohaterowie odcinka posiadają co najmniej jedno gniazdko USB typu A, pozwalające podłączyć tylko i wyłącznie odbiornik energii, oraz uniwersalne, bo zarówno pobierające, jak i dające energię, gniazdko USB typu C, choć są jeszcze przypadki posiadania dodatkowego wejścia w postaci gniazdka poprzedniej generacji. Pobudowy poza kilkoma metalowymi wyjątkami karmią zmysły posiadacza mniej lub bardziej odpornym na zarysowania plastikiem, czasami pokrytym gumopodobną warstwą, która miejmy nadzieję, że za tych kilka lat nie stanie się lepiącym do wszystkiego koszmarem. Część bohaterów odcinka posiada minimalistyczne wskaźniki poziomu naładowania baterii, a co niektóre mogą pochwalić się wyświetlaczem pokazującym też tryb pracy urządzenia, czy nadrukowanymi informacjami o maksymalnej oddawanej mocy, czy też wydajności prądowej, do których wrócę podczas testów, lampką, którą można podświetlić na przykład gniazdko wpinanego urządzenia, wysuwanym takim czymś dziwnym, prawdopodobnie używanym do podparcia ładowanego telefonu, dołączonymi kablami zakończonymi z jednej strony klasycznym wtykiem, a z drugiej USB typu C lub jeszcze mikro, choć kabelek zakończony wtyczkami USB typu C w przypadku powerbanku Hama jest chlubnym wyjątkiem oraz woreczkiem do przechowywania. Tym sposobem mam nadzieję w miarę szybko przedstawiłem bohaterów tego odcinka, ale zanim wezmę się za testy wszystkich sprzęciorów według nowej formuły, muszę poświęcić chwilę sprzęciorowi z poprzednich odcinków, by po odświeżeniu styków i odbudowaniu zerwanych połączeń po raz ostatni wykonać znany z poprzednich odcinków amatorski test czasu pracy urządzenia z 5-ohmowym rezystancyjnym obciążeniem. A w tym momencie wtrącam informacje dla tych, którzy są leniwi lub mi ufają, a czasu nie mają, albo też tych, których mój głos czy rymowanie doprowadza do szału, że jeśli jakiejś części filmu nie będziecie trawić, korzystajcie z rozdziałów. Muszę jednak zaznaczyć, że tym razem amperomierz nawet nie dobił do 1 ampera, co domniemam może być efektem degradacji wtyku USB lub innego przeoczonego przeze mnie elementu w moim amatorskim narzędziu, jednakże mimo ulgowych warunków tym razem sprzęcior dawał z siebie moc zamiast przez ponad 7, tylko około 5,5 godziny, czyli w dużym uproszczeniu licząc i przymykając oko na niższy pobór prądu, pojemność akumulatorów powerbanku spadła o co najmniej 25%. Takie środowisko testowe pozwala uszeregować badane urządzenia pod względem pojemności baterii i to w zupełności wystarcza, by obnażyć patologię w środowisku producentów czy sprzedawców ekstremalnie tanich sprzęciorów pod kątem wkładanych do nich akumulatorów, lecz niestety ma też swoje wady, chociażby takie, że wymaga pełnego zaangażowania i pilnowania momentu, kiedy badany powerbank ulegnie rozładowaniu, a w przypadku realizacji filmowej jeszcze wyczucia godnego jasnowidza, by w odpowiednim momencie zdążyć włączyć nagrywanie. Teoretycznie mógłbym poświęcić kilka miesięcy na stworzenie urządzenia z rejestracją czasu obecności napięcia czy z zapisem wszystkich parametrów w czasie, lecz dziś sytuacja na tym polu uległa zmianie nie tylko dlatego, że musiałbym takie urządzenie wzbogacić o dodatkowe układy wyzwalające normalnie nieaktywne tryby pracy testowanych sprzęciorów, ale przede wszystkim czas i włożone w ten projekt środki, jeśli nie planowałbym seryjnej produkcji takiego urządzenia, na pewno przebiłyby koszt nabycia gotowych i już wyposażonych we wszystkie niezbędne funkcje dedykowanych rozwiązań. Sztuczne obciążenie i wyzwalacze prezentowałem Wam już w odcinku o ładowarkach, więc przejdę do tego, co nowe w tym filmie, bo oprócz nich w testach wspierać mnie będzie wygodniejszy, bo bezzworkowy wyzwalacz Power Delivery oraz dedykowany miernik przystosowany m.in. do pomiaru poboru mocy przez urządzenia USB. Dla formalności wskazania woltomierza ze sztucznego obciążenia są wyższe o 0,02 V, a w przypadku amperomierzy tester pokazuje o około 0,02 A wyższy wynik, a tym, którzy zastanawiają się, dlaczego jak zadałem obciążenie, to różnica wskazań woltomierzy na obu urządzeniach wzrosła, powiem tylko, że wynika ona m.in. z konstrukcji amperomierza opartego na rezystorze, co prawda małej wartości, ale robiącej różnicę przy większych prądach, a jeszcze swoje dokładają straty spowodowane przez kable przyłączeniowe. Ale przejdę już do testów i zacznę od kwalifikacji bohaterów odcinka, a najpierw uporządkuję ich według wymiarów zewnętrznych,
Następnie według masy, dając przy okazji informację, co będzie poręczniejsze na przykład w podróży, ale myślę, że nie tylko dla mnie ciekawsze będą cechy, których nie widać gołym okiem, a poprzez wskazania przyrządów pomiarowych. Zaczyna od testu wydajności wyjść dużego gniazda USB w trybie 5V, by zmierzyć maksymalny prąd, w którym napięcie wyjściowe jeszcze mieści się w standardzie USB, czyli powyżej 4,5 V, i dalej do zadziałania zabezpieczenia przeciwzwarciowego. 3, 2, 1, 0, start! I sprzęciory wystartowały bez problemów, przebijając barierę 1, a nawet 2 amperów, lecz jako pierwszy poddał się Xiaomi przy 2,6 ampera, by wyłączyć się przy 0,06 ampera dalej. Następny ISY, trzymając standardy, dobił do 2,84 ampera, by wyłączyć się przy 3. Topka podbija stawkę do 3,6 ampera, ale dzielnie idzie dalej. Dudao i płaski Iniu wytrzymały standardem do 3,19 ampera, nieznacznie dalej, bo do 3,2 ampera mały Iniu, ale jeszcze się nie wyłączył. Podstawa dotarła do 3,25 ampera i tylko 0,01 ustąpiła Hamie, ale i tak zwycięzcą w tej kategorii został Platinet, który dobił do 3,37 ampera, ale zabezpieczenia jeszcze nie puściły, by w przypadku obu Iniu, Dudao i podstawy poddać się przy 3,4 ampera, jako przedostatnie Platinet i Hama z wynikiem 3,7 ampera, a zabezpieczeniem, które pozwoli opuścić największy prąd, może poszczycić się Topka, dające maksymalnie 3,8 ampera. Jeszcze tylko szybkie porównanie wyników z zapisanymi na obudowach wartościami prądów maksymalnych i czas wrzucić drugi bieg, gdzie do akcji wkracza wyzwalacz Quick Charge ustawiony na 9V i podobnie jak było w przypadku ładowarek, tolerancja standardu wynosi 1V, czyli napięcie powyżej 8V będzie uznane za mieszczące się w nim, a test kończy zadziałanie zabezpieczenia lub zejście do pierwszego biegu, czyli 5V. I już na starcie powerbank ESY odpada, bo wyzwalacz nie jest w stanie wymusić innego napięcia niż 5V, co się nawet zgadza z opisem na obudowie, ale wracam do pozostałych sprzęciorów, które bez problemów przekroczyły 2 ampery, lecz 0,02 dalej Xiaomi dostał zadyszki, by przy 2,2 ampera poddać się. Mały Iniu wytrzymał standardem do 2,45 ampera, ale jeszcze walczy dalej. Zabezpieczenia Topka poddały się przy 2,5 ampera, a w tym samym momencie Dudao, płaski Iniu i Platinet zeszły z napięciem poza standard. 0,04 ampera dalej to samo zrobił powerbank Hama, a tym razem zwycięzcą okazała się podstawa z wynikiem 2,6 ampera. Natomiast z powodu zabezpieczeń czy zejścia do 5V w tym momencie test kończy mały Iniu, 0,1 ampera dalej jego płaska odmiana oraz Dudao, 0,03 ampera po nich podstawa, a najwięcej amperów kosztem napięcia dały z siebie Platinet dobijając do 3 oraz Hama o 1,4 ampera więcej. Tak przedstawia się zgodność wyników z opisami na obudowach, a teraz nadszedł czas na ostatni bieg, czyli tryb 12V z takimi samymi kryteriami jak poprzednio, czyli minimalne napięcie mieszczące się w standardzie wynosi 11V, a test kończy albo zadziałanie zabezpieczenia, albo zejście do napięcia z poprzedniego testu, czyli w tym przypadku 9V. Pomijając ISY z wiadomych powodów, pierwszym sprzęciorem, który trzymał standard tylko do 1,5 ampera, znowu był Xiaomi. Topka dzielnie walczył, lecz zabezpieczenie odcięło go już przy 1,77 ampera, nie dając szansy rywalizacji chociażby z Hamą czy Platinetem, które trzymając standardy dotrwały do 1,8 ampera. Xiaomi spadł do 9V przy 1,84 ampera, potem mały Iniu, któremu udało się wyciągnąć 1,86 ampera, czy kolejny Iniu 0,01 ampera dalej, dał 1,88 ampera, a zwycięzcą tej kategorii okazała się znowu podstawa. Rywalizacja o maksymalny prąd kosztem napięcia jednak trwa dalej, by po dobiciu do 2 amperów zakończyły ją oba Iniu, Dudao 0,05 ampera dalej podstawa, a najwytrwalsze znowu okazały się Hama dobijająca do 2,27 ampera oraz Platinet, który dał nawet 2,3 ampera. Tak się mają rezultaty pomiarów do opisów na obudowach, a ja już kończę testy na klasycznym gniazdku USB, by ekspresowo przejść do ich następcy, czyli wariantu C, lecz w tym przypadku z wiadomych powodów leciwy już Xiaomi odpada z rozgrywki, a pierwszy 5V bieg sprawdzam właściwie tylko specjalnie dla powerbanku ISY, któremu nie uda się wrzucić kolejnych.
I jeszcze przed startem mały dzwon, bo Platinet, mimo że informacje na obudowie o trybie wyjścia dla USB typu C zawiera, to niestety jego roli jako wyjście nie wspiera, a ja z tego wszystkiego, mimo że nie chciałem, to i tak zarymowałem. Ale już szybko wracam do rywalizacji pozostałych powerbanków, które bez większej zadyszki przebiły granicę 1, a nawet 2 amperów i jako pierwszy zwolnił tempa przy 2,67 ampera, spadając do 4,5 volta powerbanki SY, jednakże walczy dalej, by podobnie jak pozostali przebić barierę 3 amperów i 0,01 dalej całkowicie odpaść z gry. Jednakże pozostałe dalej walczą, mimo że w okolicy 3,22 ampera dodało wypada standardów, niewiele dalej, bo ledwie 0,01 ampera później to samo stało się z płaskim Iniu, po którym kolejne 0,02 ampera dalej też zaczął wychodzić poza ustalony standard mały Iniu. Podstawa to samo zrobiła przy 3,32 ampera, ale jak na razie wszystkie walczą, by przy 3,33 ampera płaski Iniu odpadł z rywalizacji, a 0,01 ampera dalej dołączył do niego Dudao, następnie mały Iniu przy 3,4 ampera oraz podstawa 0,03 ampera dalej. A o stawkę lidera biją się Hama i Topka i jednak to Hama przy 3,45 ampera odpuszcza, by zakończyć zawody przy 3,67 ampera, a zwycięzca, który dobił aż do 3,74 ampera, jest tym razem Topka. Jeszcze szybkie zestawienie, jak mają się wyniki do opisów na obudowach i przechodzę do testów kategorii 9V i tu muszę zaznaczyć, że Hama cały czas zbijał napięcie do 5V z użytym wyzwalaczem, jakby coś mu nie łączyło, ale pomogła starsza, zworkowana płytka, więc sprzęcior wraca do rywalizacji, w której jako pierwszy, wyciągając niecałe 2,4 ampera i przy tym 21 W, odpadł Topka, 0,1 ampera dalej dobił i też odpadł mały Iniu, niewiele dalej, bo przy 2,55 ampera wypadł z założeń standardu jego płaski imiennik oraz Hama, a o włos, a dokładnie 0,01 ampera dalej dodało, ale jeszcze ich zabezpieczenia nie uziemiły, więc dobijająca do 2,66 ampera i kończąca pracę podstawa jest zwycięzcą tego testu, a dodało, mimo niespełnienia założonego standardu, walczył do 2,67 ampera i nie poddał się przy 3, a najdalej dobił powerbank Hama, osiągając 3,34 ampera. Rezultaty pomiarów w porównaniu z danymi z obudów sprzęciorów wyglądają tak, a ja przejdę do ostatniej tury testów wydajnościowych przetwornic, by zbadać ostatni 12-woltowy bieg bohaterów odcinka, w którym już przy 1,75 ampera wyciągając 21 W odpadł Topka. Niewiele dalej, bo przy 1,8 ampera napięcie na powerbanku Hama spadło poniżej założonego standardu, ale sprzęcior walczy dalej. Mały Kiniu dobił do 1,88 ampera, uzyskując przy tym 22,2 W mocy, po nim, uzyskując 1,91 ampera przy zachowaniu ustalonej normy i nadal będąc w grze, jego płaski imiennik dobijający do 21 W mocy, kolejny dodało poddał się przy 1,93 ampera, wyciągając przy okazji 22,5 W, a najdalej po raz kolejny, dobijając tym razem do 2 amperów, udało się dotrzeć podstawie i wyciągnąć 23 W mocy, a której zabezpieczenia zadziałały 0,07 ampera dalej. W tym samym momencie, czyli przy 2 amperach, poddał się już niespełniający norm napięciowych płaski Iniu, podobnie jak 27 ampera dalej Hama, która w szczytowym zaobserwowanym momencie była w stanie dostarczyć około 20,5 W mocy. I znowu, jak się mają wyniki pomiarów do opisów na obudowach, widzicie na ekranie, a dodatkowo z racji bijących po oczach nadrukowanych większą czcionką na niektórych sprzęciorach wartości maksymalnej oddawanej mocy, zestawiam wyniki, które udało mi się zarejestrować głównie podczas ostatniego testu. A skoro bohaterami są sprzęciory wspierające standard Quick Charge, to koniecznie musiałem sprawdzić, jak poradzą sobie z trzecią wersją standardu i w tym przypadku poza Xiaomi, który pewnie nie wspierał go dlatego, że został zaprojektowany przed jego powstaniem, to wszystkie pozostałe, których producenci deklarowali wsparcie szybkiego ładowania, na komendy od wyzwalacza reagowały, jednakże dał mi do myślenia minimalny poziom napięcia, do jakiego potrafią zejść bohaterowie odcinka, bo nie jest on w okolicy 3,5 V, jak
to było w przypadku ładowarek, lecz w okolicy 5, choć w najlepszym przypadku topka zszedł do 4,93 V. Prawdopodobnie wszyscy pokazani tu bohaterowie odcinka pracują albo z pojedynczym dużym akumulatorem, albo ich baterią połączoną równolegle, więc konstruktorzy, aby uzyskać tolerowane przez USB napięcie, zainstalowali przetwornice potrafiące tylko podbijać dostarczone do wyjść napięcie. Teoretycznie mogliby wstawiać przetwornice dwufunkcyjne, lecz podejrzewam, że albo takie rozwiązanie pogorszyłoby wydajność powerbanku, albo też koszt takiego przydatnego jak na razie w niewielu przypadkach rozwiązania byłby za wysoki. Pamiętając, jak zachowywała się ładowarka podstawy podczas próby jednoczesnego wyzwolenia trybu szybkiego ładowania z kilku wyjść, postanowiłem zbadać tę kwestię w przypadku powerbanków i w tym przypadku było tak samo, czyli jakiekolwiek podpięcie czegokolwiek do drugiego gniazdka automatycznie tryb szybkiego ładowania deaktywowało i do 5-woltowego napięcie wyjściowe zbijało. No, może poza platinetem, który de facto ma tylko jedno gniazdko wyjściowe zamiast deklarowanych dwóch. Jako że wszystkie do tej pory znane mi powerbanki przetwarzają i stabilizują napięcie za pomocą wspomnianych już przetwornic impulsowych, pozwoliłem sobie jeszcze na test stabilności dawanego przez nie napięcia pod rezystancyjnym obciążeniem, w czym pomógł mi, podobnie jak w poprzednich filmach, ustawiony na pomiar składowych zmiennych oscyloskop. Aby nie zanudzić Was kolejny raz bukietem odmian jednostek napięcia, tym razem postanowiłem ustawić stały zakres pomiarowy, prawdopodobnie wynoszący 100 mV na jednostkę podziałki, i uporządkować sprzęciory pod kątem widocznej na ekranie amplitudy. W przypadku domyślnego 5-woltowego trybu wykresy były bardzo podobne, choć minimalnie mniejsze amplitudy zdawał się dawać płaski iniu, platinet czy podstawa, ale moim zdaniem najbardziej stabilne napięcie wyjściowe dawał Xiaomi. W przypadku 9-woltowego trybu pracy różnice już były bardziej dostrzegalne i największą amplitudą wahań pochwaliła się trójka składająca się z Dudao, platinetu i Hamy. Nieco lepiej wypadł topka, dalej płaski iniu z podstawą, mały iniu, a najmniejszą amplitudą wahań znowu mógł pochwalić się Xiaomi. Tryb 12-woltowy przy 10-ohmowym rezystorze obciążającym jeszcze bardziej sprzęciory obnażył niedoskonałości przetwornic i tym razem ranking według wielkości wahań rozpoczyna platinet, po nim Hama, następnie Dudao, topka razem z płaskim iniu, podstawa, która mogłaby mieć lepszy wynik, gdyby nie dziwne wahania napięć co jakiś czas, dalej mały iniu, a najmniejszymi wahaniami po raz trzeci może pochwalić się Xiaomi. Zanim jednak przejdę do najważniejszych dla tej serii testów, czyli prób zmierzenia faktycznej pojemności bohaterów odcinka, muszę Was oswoić z moim zdaniem lepszą jednostką niż forsowane przez producentów powerbanków miliamperogodziny, które zwłaszcza w przypadku urządzeń pracujących z różnymi napięciami wyjściowymi mogą zdezorientować użytkownika, o czym świadczą chociażby informacje na obudowie Xiaomi. Dlatego też od tego momentu i w następnych filmach z tej serii będę już używał, o dziwo, wymienionych na obudowach kilku bohaterów tego odcinka watogodzin, których swoją drogą nie trzeba jakoś szczególnie przeliczać, aby mieć rozeznanie, ile będzie kosztowało naładowanie takiego sprzęciora. Przypomniałem sobie też komentarze osób, które wolałyby, abym odniósł się jakoś do praktycznych wielkości typu ile razy będzie możliwość naładowania telefonu, dlatego też mając wcześniej wspomniany tester oraz drugi egzemplarz znanej Wam już ładowarki wspierającej szybkie ładowanie, zmierzyłem, ile watogodzin potrzebować będzie aktualnie używany przeze mnie telefon, czyli Redmi 10 Pro, i wyszło, że z niemal agonalnego poziomu, czyli 5% do pełnego naładowania przy aktywnym telefonie i jednej krótkiej, niepotrzebnie odebranej rozmowie o jakichś panelach fotowoltaicznych, ten pobrał z ładowarki 20,5 watogodziny. Dla porównania mój poprzedni, już trochę leciwy telefon potrzebował tylko 8,2 watogodziny, a słuchawki Bluetooth specjalnie katowane ponad dobę po to, aby poprosiły o ładowanie, skonsumowały tylko 1,2 watogodziny.
I już teraz mogę przejść do najważniejszej według mnie kategorii testów, których metodyka polegać będzie na tym, aby najpierw testowany powerbank naładować do pełna, by następnie po ustawieniu 9V na wyzwalaczu, jeśli to będzie możliwe, rozładować sensownym i jednocześnie akceptowanym przez wszystkie urządzenia prądem, czyli w tym przypadku 2A. A żeby wszystkim przyzwyczajonym do chińskiego serwisu krótkich filmików czas się nie dłużył, ponownie zmontuję przeprowadzone testy w formie zbiorczo-rozrywkowej. 3, 2, 1, 0, start! I pognały! No tak, ESY nie był w stanie aktywować 9-woltowego trybu, ale przejdę do pozostałych, bo tam teraz dzieje się akcja, chociażby taka, że Xiaomi mimo mocnego startu zaczął tracić na mocy, najpierw redukując bieg do pierwszego, czyli 5V, by odpaść z wynikiem 19,84 Wh i chyba nie był zadowolony z wyniku, bo aż spuchł z tego wszystkiego, ale przejdę dalej, bo wygląda na to, że Topka też ma już dość i przy 23,39 Wh niestety padł, mały Iniu walczył do 25,47 Wh, Duda udawał z siebie wszystko i dotrwał 1 Wh dalej, Platinet wyłączył się blisko 27 Wh, po nim Hama, której udało się dotrwać do 28,74 Wh i rozpoczęła się rywalizacja o pierwsze miejsce na podium między płaskim Iniu a podstawą, lecz Iniu niestety nie ma większych szans z powerbankiem o dwukrotnie większej baterii i odpuszcza po 29,88 Wh i na torze zostaje tylko po... Zaraz, czekajcie. Jest jeszcze powerbank ESY i ten w żółwim tempie, ale konsekwentnie minął nie tylko Xiaomi, Topka, Iniu, Dudao, Platinet, Hame, ale też kolejnego Iniu, by paść dopiero przy 29,9 Wh. A podstawa, wiem, że część z was będzie ględziła, wygrała, bo 20 000 mAh zamiast 10 miała. Ale podchodząc do sprawy uczciwie i z racji dwukrotnie większej pojemności po podzieleniu otrzymanych 61,5 Wh przez 2 wychodzi 30,75 Wh, czyli nadal jest to wynik bijący pozostałe. A teraz na spokojnie przeliczając rezultaty na przykładowe sprzęciory mobilne, to używanego przeze mnie telefonu niestety nie naładuje do pełna leciwym już Xiaomi, a dopiero z kolejnymi będzie to możliwe i jeszcze powinno zostać coś do naładowania słuchawek. W przypadku powerbanków Hama i kolejnych, oprócz aktualnie posiadanego telefonu, będę w stanie naładować też mój poprzedni, a teoretycznie w przypadku połowy pojemności podstawy powinno dać się jeszcze dołożyć słuchawki. Ale już w przypadku rzeczywistych parametrów tego sprzęciora prawdopodobnie będę w stanie naładować aktualnie przeze mnie używany telefon aż 3 razy. Pewnie część z was zauważyła, że żaden z powerbanków, które deklarują pojemność w watogodzinach, nie uzyskał wyniku pokrywającego się z nadrukiem, a ja się do tego nie przyczepiam, więc wyjaśniam, że producenci powerbanków przyzwyczaili nas do podawania deklarowanej przez producenta akumulatora wartości, a którego faktyczne, często niższe napięcie robocze jest przetwarzane przez wbudowaną przetwornicę z określoną sprawnością, zwykle nie niższą niż 70%, dlatego też przykładowo z powerbanku z akumulatorem o pojemności 37 Wh udać się powinno wyciągnąć co najmniej około 26 Wh, a już w przypadku podwójnie większego nawet 52. Przy okazji podam temperatury, jakie udało mi się zarejestrować za pomocą używanej przeze mnie pseudotermowizji, z zaznaczeniem, że wyniki pomiaru Xiaomi mogą być zawyżone względem pozostałych z powodu otwartej obudowy i bezpośredniego dostępu do mocno grzejących się podczas pracy komponentów, natomiast w przypadku ESY, mimo tego samego poboru prądu jak w pozostałych przypadkach, wynik trzeba traktować jako zaniżony ze względu na niższe napięcie wyjściowe, przez co sprzęcior ten oddawał 10 W zamiast jak pozostałe powerbanki 18. Opuchnięty akumulator Xiaomi to podobno częsta przypadłość, ale jakby ktoś już myślał o tym, żeby taki sprzęcior do śmieci wyrzucić, to podpowiadam, że kilkanaście minut pobytu w zimnej aurze pozwoli akumulatorowi do w miarę normalnych rozmiarów powrócić. A skoro po tym teście wszyscy bohaterowie odcinka zostali wydrenowani z energii, to aż się prosiło o wykorzystanie okazji, by je naładować z powrotem do pełna przy jednoczesnym pomiarze potrzebnego czasu i ilości skonsumowanych
pełnych watogodzin, w czym znowu pomogły mi sprzęciory, których używałem podczas ładowania przykładowych telefonów. Co ciekawe, wszyscy bohaterowie odcinka wspierający szybkie ładowanie korzystali z funkcji, najczęściej aktywując 9-woltowy tryb pracy, poza jednym wyjątkiem, czyli Top K, który aktywował najwyższy, czyli 12-woltowy bieg podczas ładowania. W telegraficznym skrócie, liczby skonsumowanych przez bohaterów odcinka watogodzin w kolejności rosnącej zaczyna Xiaomi, który pobrał 35,3, dalej Top K 39,6, Dudao 41,3, Platinet 42,14, Mały Iniu 43,3, jego większa wersja 44,26, Hama 44,4, ESY 44,8 oraz podstawa 92,7. W przypadku potrzebnego czasu na naładowanie tak szybką ładowarką kolejność bohaterów jest już inna, choć początek wygląda tak samo, czyli zaczyna się od Xiaomi, który potrzebował 3 godziny i 10 minut, czy Top K, któremu zajęło to 4 minuty dłużej, natomiast kolejność następnych to duży Inio 3 godziny 19 minut, mały Inio 3 godziny 28 minut, Platinet 3 godziny 47 minut, Hama 3 godziny 56, Dudao 3 godziny 59 minut, podstawa 7 godzin i 15 minut, która, mimo dwukrotnie większego akumulatora, nie była najdłużej ładowanym powerbankiem, bo przebił ją ESY, który potrzebował 7 godzin i 51 minut. A skoro udało mi się zebrać liczby watogodzin potrzebnych do naładowania sprzęciorów oraz liczby watogodzin, które z nich można po takim naładowaniu wyciągnąć, to aż się prosi o podzielenie tych wartości i skorzystanie z arkusza, by uporządkować bohaterów pod kątem ogólnie pojętej sprawności i zestawienie wyników zaczyna Xiaomi ułamkiem wynoszącym 0,56, co oznacza, że prawie dwa razy więcej energii trzeba do sprzęciora włożyć, niż da się z niego pozyskać. Następny jest mały Iniu z wynikiem niemal 0,59, dalej Top K też z tym samym wynikiem, ale bez zaokrągleń, następnie Dudao prawie 0,64 i w zbliżonej wielkości Platinet, Hama 0,65, podstawa 0,67, podobnie ESY, a najlepszy wynik sugerujący, że około 68% włożonej do sprzęciora energii da się z niego odzyskać, należy do płaskiego Iniu. I w końcu nastał ten moment, kiedy z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że zakończyłem bezinwazyjne testy bohaterów odcinka. Zanim jednak przejdę dalej, czyli do zwiedzania wnętrz, poruszę jeszcze zagadnienie, o które prosiło część z Was w komentarzach pod odcinkami o ładowarkach, a chodzi o sprawdzenie dołączonych do sprzęciorów oraz używanych w testach kabelków USB. Tym razem jednak nie będzie o kompatybilności, bo te kabelki są dodawane do powerbanków tylko po to, by łatwiej je ładować, więc w tym przypadku skupię się na wydajności prądowej, którą można próbować zmierzyć na co najmniej dwa sposoby. Do pierwszego przyda się gniazdko USB typu C z bohatera poprzedniego odcinka, by z niego oraz kawałka przewodu zrobić zworkę pinów zasilania, do której wystarczy podpiąć badany kabel, a po przeciwnej stronie, z pomocą adekwatnego gniazdka oraz omomierza, zmierzyć rezystancję między pinami zasilania. Dobrze jest przy tak małych rezystancjach sprawdzić, jaką dodają przewody pomiarowe, aby w przypadku braku możliwości skalibrowania miernika odejmować ją od otrzymanych wyników pomiarów. Jako punkty odniesienia posłużą mi kable używane do testów w tym i poprzednich filmach, czyli dla białego kabla dołączonego do jednego z używanych przeze mnie telefonów rezystancja wyniosła 0,4 ohma, dla kabla z końcówkami USB typu C od podstawy 0,2 ohma, krótki kabelek z zielonej komórki 0,1 ohma i jako ciekawostki dla kabla z ładowarki M2 z poprzedniego odcinka 0,2 ohma oraz bliżej nieznanego z trzema końcówkami, w przypadku tej z końcówką typu C wyszło aż 0,5 ohma. Omomierz w przypadku kabelka dołączonego do sprzęciora marki Top K wykazał 0,2 ohma, dla jednego Iniu 0,4, a dla drugiego 0,2. Na kabelku Hamy też 0,2 ohma i Platinetu 0,1, a pozostałych, czyli podstawy, Dudao i ESY, niestety nie zbadałem, bo akurat gniazdka mikro USB pod ręką nie miałem. Dlatego też postanowiłem uporządkować kable drugim, mam nadzieję, bardziej miarodajnym sposobem, w którym zamiast omomierza użyłem ładowarki, wyzwalacza oraz sztucznego obciążenia.
Cały układ zestawiłem według konfiguracji, jaką widzicie teraz na ekranie. Wyzwalacz ustawiłem w tryb 9V, a na obciążeniu 1A pobór prądu. Jako że sztuczne obciążenie dąży do zadanej mu wartości poboru prądu, to wskazania wbudowanego amperomierza niewiele nam powiedzą, ale już w przypadku woltomierza powinno się udać zaobserwować obniżenie napięcia w przypadku bardziej opornych kabli. Ponownie najpierw pokazuję wyniki pomiarów referencyjnych, czyli kabla od telefonu, który był w stanie na końcu dostarczyć 8,9 V, podstawa z wtyczkami typu C po obu stronach 9,1, podobny wynik zielona komórka, czyli 9,1, M2 8,85, a trójkońcówkowy kabel prawie 8,6 V. W przypadku kabla od powerbanku Hama woltomierz pokazał aż 9,6 V, dalej Platinet 9,1 V, potem Topka z 9V, podobnie jak jeden Iniu, podczas gdy drugi już tylko od 8,95 aż do 8,99 V, prawdopodobnie w zależności jak wtyczka w gnieździe się ułożyła, a wśród kabli z końcówkami typu micro USB najlepiej wypadł ISY 8,99 V, potem Dudao z wynikiem 8,96, a niewiele większą, ale niestety największą w zestawieniu zanotowaną stratą wykazał się kabelek dołączony do powerbanku podstawy z wynikiem 8,95 V, choć i tak wszystkie wypadły lepiej niż dołączony do mojego telefonu oryginalny kabelek. Co mnie zaskoczyło, to rozbieżności między wynikami z pierwszego i drugiego podejścia. Przypuszczam, że mogą one wynikać zarówno z niedoskonałości miernika, niekoniecznie potrafiącego dobrze zmierzyć rezystancję poniżej 1 Ohma, ale też swoje prawdopodobnie dołożyły obciążone znacznie wyższym prądem złącza. Niemniej jednak widać pewną regułę, czyli im mniej używany oraz im krótszy kabel, tym lepszy wynik, co na pewno jest na rękę producentom. Patrząc na niektóre kabelki, odnoszę wrażenie, że aż za bardzo. To teraz już definitywnie zamykam rozdział bezinwazyjnych testów i wkraczam na drogę, która niekiedy bywa jednokierunkowa, ale czasami przy okazji też wychodzi jakaś przemilczana przez producenta tajemnica większa, bo rozpoczynam rozdział, w którym razem dowiemy się, co kryją wnętrza. Pewnie niektórzy z Was nazwą to lenistwem, bo na stół jako pierwsze wziąłem sprzęciory, do których prawdopodobnie wiem, jak się dostać, i dlatego zaczynam od topka, w którym wystarczyło umiejętnie podważyć przeciwną do tej z gniazdkami i wyświetlaczem ściankę, aby ta wypadła z zatrzasków i pozwoliła niczym szufladę wysunąć całą jego zawartość. Akumulator podobny do tego w Xiaomi, czyli płaski, bez metalowej osłony, co zwiększa szansę, że z czasem może tak samo spuchnąć podczas pracy, ale myślę, że najważniejsze jest to, że nie można o nim powiedzieć, iż producent ukrywa jego parametry. Płytka jakby nie patrzeć skromna, bo w oczy właściwie rzuca się jeden prawdopodobnie wszystko mający układ, czyli przetwornice, mikrokontroler obsługujący wyświetlacz, przyciski czy dogadujący się z podpiętym urządzeniem w kwestii trybów szybkiego ładowania. Oprócz kilku elementów dyskretnych typu rezystory, kondensatory ceramiczne, diody czy cewka, której nie dało się zminiaturyzować, są jeszcze dwa układy, które według znalezionych not zabezpieczają akumulator. Starając się nie marnować waszego czasu, kończę na tym eksplorację wnętrza tego bohatera, by przejść do Dudao, do którego wnętrza oprócz pokazanych wcześniej zabiegów trzeba było wykręcić jeszcze dwie śrubki, wyjąć przykręconą nimi drugą ściankę i nasadkę przycisku włącznika, by w miarę bezproblemowo otworzyć się go udało. Już chciałem mówić, że parametry akumulatora tym razem będą ściśle tajne, lecz jak go z szuflady wykleiłem, to schowany pod elementem obudowy nadruk odkryłem. Gdyby nie drobne szczegóły, to powiedziałbym, że ten, jak i poprzedni powerbank były zrobione przez ten sam zakład, bo idea konstrukcji jest taka sama jak w Topka, chociażby dlatego, że zastosowano tu jeden układ sprawujący tę samą rolę, czy takie same układy zabezpieczające akumulator, ale na pewno w poprzedniej konstrukcji nie było podwójnych MOSFETów, prawdopodobnie odcinających zasilanie gniazd USB w przypadku zbyt niskiego poboru prądu czy rozładowania akumulatora.
Jako że 6 plastikowych powerbanków zostało, a mi się do tego jeszcze w ramach bonusu pochorowało, dlatego też czując, że może być gorzej, szybko metalową konstrukcję skręciłem i złożyłem, a perypetie przebijania się przez plastikowe skorupy i opis wspólnych cech pozostałych bohaterów odcinka w jeden fragment filmu skleiłem. Na wstępie ostrzegam, nie naśladujcie tego, co robiłem w filmie, a jeśli już musicie, to w przypadku tych konstrukcji szczególnie uważajcie i ostrych metalowych narzędzi bez pomyślunku do środka nie wpychajcie, bo jak coś się omsknie rozszczelniając czy przebijając delikatną powłokę akumulatora, myślę, że dym, który może się wtedy pojawić, to będzie najmniejsza zmora. Aby dostać się pod skorupy sprzęciorów, ubrałem we wszystkich przypadkach podobną taktykę, czyli zacząłem od okolic gniazd USB typu A, gdzie łatwiej podważyć plastik i sprawić, żeby puściły pierwsze zatrzaski, a dalej, podważając powstałą między dwiema częściami skorupy szczelinę, dostać się do kolejnych, unikając przy okazji bezpośredniego kontaktu narzędzi z akumulatorem. Praktyka jednak nie zawsze pokrywała się z teorią, bo w przypadku płaskiego iniu, nieważne jak kombinowałem i ile włożyłem siły, to i tak zatrzaski przy akumulatorze za żadne skarby nie puściły. Zabawa okazała się ekstremalnie niebezpieczna i finezyjna, bo dopiero przebić się przez nie pomogła szlifierka precyzyjna. Inne pułapki chętnie zastawiane przez producentów powerbanków to wszelakiego rodzaju kleje adhezyjne w postaci taśmy dwustronnej, czy jeszcze gorszy silikon chociażby w ESY, platinecie, hamie, czy nawet w podstawie, ale jakby ktoś nie wiedział, można je rozkleić z mniejszym bólem głowy, jak posiada się równie dobrze dający sobie radę z gorącym klejem alkohol izopropylowy. Podobnie jak z poprzednimi bohaterami, akumulatorów o ściśle tajnych parametrach tu nie było, choć w przypadku podstawy czy platinetu dostęp do nich został z mniejszą lub większą premedytacją utrudniony przez producentów powerbanków. ESY, platinet czy Hama napędzane są układami z tej samej fabryki, co pokazany wcześniej powerbank Topka, a z kolei oba Iniu i podstawa prawdopodobnie z tej samej rodziny, co Dudao. Choć w podstawie powtórzyły się znane z poprzednio pokazanych powerbanków zabezpieczenia akumulatorów, to w większości pozostałych, czyli ESY, Platinet i Hamie, wygląda na to, że zostały zaaplikowane jego alternatywne wersje, a w przypadku obu Iniu coś zupełnie innego. A skoro wspomniałem o Iniu, to oba zawierają tajemniczy, ściśle tajny układ, którego widoczne w płaskim egzemplarzu ścieżki połączeniowe sugerują, że może on sterować wyświetlaczem. Na pewno uwagę zwraca nad wyraz skromne obsadzenie płytki podstawy oraz, tylko z zupełnie innej kategorii, przyłącza akumulatorów, bo te kabelki tak solidnie wyglądają, że oczami wyobraźni widzę, jaką temperaturę po dłuższej pracy osiągają. I przy okazji chyba muszę zmienić termowizję. Dość ciekawymi, indywidualnymi cechami może pochwalić się sprzęcior marki Hama, bo ten jako jedyny zamiast przycisku, jak w pozostałych sprzęciorach, posiada pojemnościowy włącznik dotykowy oraz pokaźnego termopada na głównym układzie. Musiałem też przyjrzeć się, dlaczego w powerbanku Platinet przez gniazdo USB typu C można tylko ładować sprzęciora, natomiast w drugą stronę zasilanie z jakiegoś powodu nie jest odblokowywane i zauważyłem, oraz z pomocą miernika potwierdziłem, że dedykowane dla standardu PD piny gniazdka prawdopodobnie do niczego nie zostały podłączone i dlatego ani dedykowany wyzwalacz, ani też przypadkiem znaleziony hakerski sposób na odblokowanie 5V nie sprawiły, aby zasilanie w tym gnieździe zostało uaktywnione. Swoją drogą w okolicy gniazdka brakuje tu też podwójnych MOSFETów, które w innych powerbankach wyjście przetwornicy z pinami zasilania są w stanie połączyć na żądanie głównego układu. W ten oto sposób w ekspresowym tempie wnętrza wszystkich konstrukcji Wam przedstawiłem, a następnie, by nareszcie przejść do jakiegoś podsumowania, z mniejszym lub większym sukcesem z powrotem w całość złożyłem. Mogę jeszcze na koniec podać Wam mój subiektywny ranking otwieralności, czy jak to woli, serwisowalności, w którym najgorzej wypadł płaski Iniu, nieco lepiej było z Platinetem, ESY, Hamą czy podstawą za wszechobecny klej silikonowy, a miejsca na podium zajmują małe Iniu, Dudao i
topka. Tym razem, jeśli chodzi o deklarowane pojemności czy parametry elektryczne przetwornic, bohaterowie odcinka wypadli całkiem przyzwoicie, choć niektórym, delikatnie mówiąc, niestety poszło gorzej. Niewiele brakowało mi też do ideału i bym powiedział, że szybko ładujące powerbanki na tę chwilę są wolne od piętnowanych przeze mnie patologii, gdyby nie Platinet, który według opisów na pudełku i obudowie obiecuje ładowanie na przykład telefonu przez gniazdko USB typu C, lecz co do czego, wyszło, że jednak nie da się. Dalej, iście łańską fantazją wykazał się projektant na druku na obudowach obu INiU, podając maksymalny możliwy pobór prądu z wyjścia USB typu A jako znacznie wyższy nawet od tego oferowanego przez wydajniejsze gniazdko USB typu C. Te dwa powody aż proszą się o nagrody, więc główna wędruje do Platinetu, a dwie mniejsze do obu INiU. Dobrze, że jeszcze raz przejrzałem materiał z testów, bo niewiele brakowało, a pominąłbym nagrodę dla Dudao. Choć nie ukrywam, aż korci mnie, aby przyznać specjalną nagrodę podstawie za ciepłe kabelki. Przy okazji, jeśli ktoś by pytał, czy wszystkie powerbanki z gniazdkiem USB typu C wspierają szybkie ładowanie, odpowiadam wskazując na ISY i jemu podobne oraz apeluję o wnikliwe parametrów technicznych przed zakupem, przestudiowanie. Choć od samego początku cyklu Szamba założeniem jest przestrzeganie Was przed stosowanymi przez nieuczciwych sprzedawców czy dystrybutorów praktykami, to i tak trafiają się od czasu do czasu w komentarzach cwane gapy wyjeżdżające z takimi pytaniami. Swoją drogą ciekawe, czy podobne o najlepsze filmy by zadawali, będąc na konkursie Złotych Malin. Niemniej jednak dla miłośników rankingów i tabelek przygotowałem taką podsumowującą wszystkie przeprowadzone przeze mnie testy, do której wpisałem miejsca zajmowane przez powerbanki, stąd też suma tych liczb dla najgorszego bohatera odcinka będzie najwyższa i ranking ten otwiera ISY, a po nim Topka, Platinet, Dudao, Mały INiU, a na podium trafiły sprzęciory takie jak Hama, zbita z pierwszego miejsca za dosłownie pół punktu karnego za wątłe kabelki podstawa na rzecz płaskiego INiU. Czy laureat pierwszego miejsca faktycznie jest warty zakupu, zwłaszcza za tyle, ile życzą sobie sprzedawcy nowych egzemplarzy? Ocenę pozostawiam Wam, ale w przypadku drugiego miejsca, jeśli faktycznie uda się go nabyć w takiej kwocie, warto się zastanowić chociażby z powodu pojemności akumulatora, bo jak Wam pokazałem w filmie, biorąc pod uwagę, ile energii trzeba wpompować na naładowanie mojego aktualnie używanego telefonu, 10 000 mAh na pokładzie jest w dzisiejszych czasach absolutnym minimum. Dlatego też takie alternatywy, które pojawiły się w momencie realizacji tego fragmentu filmu, podaję tylko jako ciekawostkę. Pewnie część z Was zadaje sobie pytanie, czy warto się w ogóle interesować bohaterami odcinka, chociażby dlatego, że te bez funkcji szybkiego ładowania potrafią być nawet dwa razy tańsze, więc odpowiadam, że mimo wszystko tak, bo ich funkcjonalność połączona z odpowiednimi wyzwalaczami i przejściówkami przyda się do zasilenia niemal dowolnego innego urządzenia w sytuacjach awaryjnych, a zastosowanie tylko jednej przetwornicy napięcia sprawi, że znacznie więcej zgromadzonej w akumulatorze że takiego powerbanku energii trafi do zasilanego urządzenia. Mam cichą nadzieję, że tym razem bardziej uważny byłem i swoją słabością do rymów nikogo do ataku globusa nie doprowadziłem, niemniej jednak weźcie pod uwagę, że się starałem i połowę ścieżek lektorskich specjalnie kilka razy dla Was nagrywałem. Pewnie zauważyliście, że nie szczędziłem też eksperymentalnych zabiegów montażowych, a sam projekt niczym świat ostatnio popularnej gry z kotem w roli głównej bardziej rozrósł się w pionie, choć mój rekord jeśli chodzi o projekty montażowe wymagał 120 ścieżek. Niemniej jednak ględzę Wam o tym tylko dlatego, by dowiedzieć się od Was, czy iść dalej w tym kierunku, czy też lepiej jednak wrócić do prostych i mniej wymagających zabiegów i położyć lagę na długość filmu. Jeśli chodzi o cykl Szamba, to w planach mam spojrzenie na samochodowe edycje ładowarek i być może testy jeszcze mocniejszych powerbanków, ale to w troszeczkę dalszej przyszłości, bo mam zamiar wrócić do zaniedbanego i nie budzącego tylu emocji cyklu napraw, a teraz kończę ten film tradycyjną już odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się. Oh.